Drugi dzionek, ogólnie tak. Wczoraj zachowywałem się bardzo nagannie. To znaczy, byłem bardzo wulgarny. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może ze stresu, bo zostało nam mało czasu do końca dnia. Być może z czegoś innego, nie mam pojęcia. Natomiast dzisiaj postanowiłem się poprawić i postanowiłem troszeczkę ograniczyć liczbę niecenzuralnych słów, żeby pokazać, że nie jestem tylko patusem, ale również elokwentną, mądrą osobą. No, ale tak, wczoraj robiliśmy wszystko na biegu, wczoraj było tak, no emocjonalnie dość, nie powiem. Jaki jest cel na dzisiaj? Mamy drugi dzień, mamy tego zwiadowcę. Nie wiem, jaki jest cel na dzisiaj, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak nam to będzie szło. Drugi dzień, no wiadomo, no cel na trzeci dzień, no to 200 level, nie? Fajnie by to było dobić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o drugi dzień, no to no ile pociśniemy, nie? Sprawdzimy sobie topeczkę. W tym momencie, dziś 8 godzin może wystarczy. No mam taką nadzieję. O kurwa. No i miałem nie przeklinać, ale jak tu można nie przeklinać, jak twój widz jest top 1 i ma topowy level na serwerze. Czyli tutaj mowa o THC oczywiście. No nie da się. Nie da się tego inaczej skomentować, aniżeli soczystym kurwa. Gratulacje THC. Strasznie dobrze pocisnęłeś. Powiem ci szczerze, że jestem w szoku. THC, ile ci grzybków poszło do tej pory? Jeżeli mogę cię zapytać. Ale powiem wam, że topka się nie prezentuje jakoś wybitnie, tak szczerze. W sensie, no mamy jeszcze 8 godzin, wiadomo, że jeszcze tu się dużo pozmienia do północy, ale no tylko 3 levele 100 plus, jak na ten moment. Także ciekawie, ciekawie. Lekko ponad 10 koła, aha, okej. I ładnie, ładnie, bardzo ładnie pocisnąłeś, gratulacje THC. No i co? No i tak to wygląda, nie ma tu jakiegoś szału na razie, w każdym razie. Dobrze, co my tu chcemy zrobić? Na pewno kluczyk do trzeciego lochu, to w ogóle jest must have. Tylko niestety nam nie poleciał z misji po północy, co zresztą żeśmy sprawdzali sobie wczoraj. Więc na początek może znowu trochę klasera popodbijamy. Mamy 47%, mamy dość mocne EQ, mamy praktycznie same... A wiecie co? A jakbyśmy jeszcze zmienili sobie wisiorek na przykład. O, zobaczcie. Nawet na taki, byleby miał dziurę. Wrzucilibyśmy sobie tutaj gemik na zrękę, niech będzie. To niech na razie leży. Mamy jubilera, od razu jakieś statystyki dodatkowe. I zobaczymy, czy coś to zmieniło w procentach na lochy. Generalnie chodzi mi o to, że chcę tutaj jeszcze dobić tego klasera, potem poszukać klucza do trzeciego lochu, wbić tym lochem, no myślę, że ze 2-3 levele i wtedy ewentualnie potki, bo potek szukać na 35 levelu, w sensie na 32. No to jest takie, wiecie, może nam trochę zejść generalnie, ale najpierw sprawdźmy, tak jak mówię, czy coś się pozmieniało w tych naszych procentach po tej wymiance. A, na odrażającego demona mamy 0,06, no to za dużo nam to nie dało. Dobra, z racji tego, że mamy 0,06, czyli nic tu i tak nie wykombinujemy, to lecimy sobie z klaserkiem. Dobrze by było dobić, myślę, z 50%, tak mi się wydaje. Nie no, pupile by było dobrze dzisiaj wbić. Pupile drugiego dnia to jest oczywiście fajny wynik. Zarządca areny drugiego dnia to jest w ogóle dojebany wynik, tak TBH. Ale no, nie wiem, czy nam się to uda, a jeżeli by nam się udało, to by nam to zajęło naprawdę, w sensie zajęło, zużyłoby nam to naprawdę dużo grzybów. Powiem tak, jeszcze co do tej topki, to generalnie rywalizacja wygląda fajnie. Bo zobaczcie, jest naprawdę sporo gildii w tej topce. Nie ma dominacji jednej gildii. Jest Order, jest Tavern, jesteśmy my, tu się przebija jakoś Dead Island. No, więc na razie wygląda to całkiem fajnie. Tu w ogóle więcej łowców demonów też się pojawiło. Ale chuj, z topką to tam będziemy przed północą się zastanawiać, jak to będzie wyglądać. Na razie i tak się jeszcze wszystko tutaj zmienia dynamicznie, że tak powiem, jak to wygląda. Plus 7 jeszcze, 51, okej. No dobrze, kluczyk. Prajgę, żeby nam szybko klucz poleciał, proszę. To jest naprawdę giga istotne. Tu nawet biorę trochę słabsze misje, bo te klucze są naprawdę bardzo ważne. A jednocześnie za bardzo nie chcą lecieć. I to jest, kurczę, największy problem z tym wszystkim.
Tu muszę wziąć dychę. Kolejny level dobity. Tu weźmiemy krótszą. Nie no. Zaczyna się. Przykra sprawa. O kurwa, myślałem, że to klucz, a to broń. Dobra, już 50 dawki poszło. No wezmę to. Nie, no Boże. Dobra, jest ten klucz. Prawie jeden pasek na klucz. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Nie powiem, że nie. Sianko Irasek, witam cię serdecznie. Okej, okay, to jeszcze siadło. No w sumie te to posiadają łatwo. Ładnie schodzi, no my tu mocni jesteśmy. No my wczoraj praktycznie całe EQ ubraliśmy w gemy. Jeszcze dzisiaj tak samo. Także no my tu mamy mocną postać na ten loch. Tylko najgorzej, że tyle awki poszło. Dobra, jeszcze kilku powinniśmy pokonać i to tak na luzie. 35 dobijemy, zaraz zrobimy przebieranko i nowe podki oczywiście. Trzeba to rozgrywać z głową wszystko, tylko wiecie. Jakbyś idealnie nie rozegrał, to jak nie dostaniesz klucza, to będziesz w przysłowiowej pupie. Żeby tutaj nie mówić ordynarnie, tak jak powiedziałem. Jak laserek? 51% szulero. Procent. No szkoda, że nie broń, ale nie ma tragedii. Możemy to od razu podmienić. Jaki ja mam tu w ogóle build? No, gemik na zrękę by się raczej przydał. No cóż, dobra, jest na zrękę. Tu niech nam się coś kopie w międzyczasie. To możemy posprzedać. Jakie ja tu mam w ogóle gemy? Sama zręka i HP, okej. Okay. Nie ma tragedii. Lecimy dalej. Ten jeszcze powinien pójść, tylko już mogą być problemy. Trzeba go będzie troszkę poklikać, ale raczej siądzie. Wydaje mi się, że siądzie, tak czy inaczej. I zobaczymy, jakie mamy na tego 66, ale raczej malutkie. Wydaje mi się, że nie za duże. No ale to przebieranko. Przebieranko trzeba będzie koniecznie zrobić. Strasznie dużo leveli już wbiłem i tak od tamtej pory. W sumie to nie, żeby nie klikać na Hama. Tak, tak, podki zaraz, tylko sprawdzę jeszcze te procenty. O kurwa. 6% mamy na niego. What? Nie no, 6% to jeszcze dopchnę, bo potek będę szukał jak już będę miał wyższy level chociaż. O, dokładnie. 6%, bardzo dużo. I teraz mamy woja. Ciekawe ile jeszcze na tego woja? Na woja 0,56. Dobra, przebieranko. Możemy to jeszcze w sumie obejrzeć. Dzisiaj nas nic nie goni. Dzisiaj jest luźna guma tak zwana. Więc na spokojnie tu podejdziemy do tego wszystkiego. Wczoraj dawało ci gemy na to, czego ci brakuje. Inteligencję, szczęścia i siły. Ty kurwa śmieszku. Dobrze, dobrze. Będziesz coś chciał zwiadowca. Ja jestem pamiętliwy. Okej, okay, pierścionka wymieniać nie musimy, czyli ewentualnie trinket i wisior. No i te podki, tak jak mówię. Jakie procenty w gildii? O, wyprawę mamy. 81 skarbca i 90 prawie trenera. O, dobra, jest pota na zrękę. Kurwa, ona się nie kupiła, czy o co chodzi? A, nie kupiła się. Trinket, inteligencja. Tu mamy co? Wytrzymałeś szczęście znowu. O, jest HP. Dobra. To zobaczmy może z samymi podkami na razie. Dobra, mamy tak. Na odrażającego demona 1,50, na rozbójnika 1,40. Klikamy to. Klikamy to. Ej, my tu w ogóle... No właśnie, my tu w ogóle wbijemy niemalże kolejny level i kolejny kluczyk dzięki temu. Może on nam chociaż szybciej poleci. I dopiero przebieranko. To w sumie jeszcze nic nie zmieniłem. Tylko podki założyłem. No ale właśnie widzicie, na wyższym levelu o wiele szybciej nam te podki poszły, nie? W sensie wypadły. Dobra, tutaj... No tu zaczynamy zabawę. Uniki, piękna sprawa. Kappa, lecimy dalej. Mamy bosika w ogóle. Boss to jest 70 level. Może i on by jeszcze padł? Wojownik.
Ale dobra, najpierw musimy tego pokonać i potem będziemy myśleć. Gracusiek, no tak minimum pakiety startowe plus jeden największy pakiet. 3600 grzybków to znaczy. Dawaj mi tego rozbójnika, kurwanska. Została broń z pierwszego levela? Tak, tak, no. Dobra, siedzi. 39. Pięknie. Tofi na dekoderze? No tak, bo ktoś tam mi dał. A wiesz, ja tak rozpierdalam po pokoju różne rzeczy. I po prostu położyłem na dekoderze, żeby sobie leżało. I tak leżało chyba z tydzień. Siemanko, Jupiczek, witam cię serdecznie. Dobra, to możemy sprzedać. Zobaczmy jeszcze na tego woja. 0,14 mamy na niego. Ile poszło ławki na klucz? Dużo, właśnie bardzo dużo. 75 niecałe. Niestety. Dobra, czyli nie ubijemy. Lecimy przebieranko dalej. Czyli tak, tak jak mówiłem. O, proszę bardzo. Czegoś takiego potrzebujemy. Wisior nam się jeszcze przyda. Potek na razie nie kupuję, bo tutaj nie mamy golda za dużo. Szczęście, nie bardzo. Inteligencja, nie bardzo. Dawaj, dawaj. Jakiś wisiorek z dziurką, poproszę. Siemanko, Leszku. Może samą broń i jeszcze poleć parę? Znaczy, powiem ci tak, jak dobiję 40, no to i tak będę szukał klucza, nie? I tam wbiję znowu trochę leveli i znowu będę się przebierał i tak w kółko. Także nie, no, chociaż nie, no przebiorę się teraz już, chuj. Niech będzie. Zręczność, o, hello. Dobra, taki wisiorek jest nam potrzebny. Dobrze, i teraz zbrojownia. Ile mi dają bronie? 22. Sporo. Dzisiaj raczej stop będzie chyba na meduzie? Nie wiem właśnie, zobaczymy. Strzał w ryj, powiem ci, że nigdy nie wbiłem takiego dużego levela pierwszego dnia. Więc nie mam pojęcia, na czym my się dzisiaj zablokujemy. O, bardzo fajny paseczek może być. Maju, maj. Siła, tu wytrzymałeś, ale tylko 50. Ale weźmiemy, w sumie pancerza też nie mamy za dużo. Pancerz też nam się przyda. No ale dobrze, głównie ta brońka. Siła, szczęście, plus 22 tutaj również. Czego jeszcze nie zmieniłem? Klaty i butów, tak naprawdę. Klaty, klata, buty, broń. A, bo my mamy buty na szczęście w ogóle. Ja pierdolę, nawet nie widziałem tego. Dobra, tu mamy zręczność, ale to już mamy wymienione. Dalej, dalej. O, proszę. Dobrze. Może być, może być. Nie powiem, że nie. Jest coś na HP. Jaki my tu mamy rozstrzał w ogóle? Ile potrzebujemy gemów? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze z jeden na HP. No i ze trzy na zrękę. No i na zrękę do broni oczywiście. Gemiki tu delikatnie mocniejsze. Idealna broń. No, rozrzut mógłby być chyba troszkę lepszy, ale nie powiem, że nie. W sumie mogłem poczekać i dać najlepszy do broni. No ale standardzik. Jak się czegoś głupiego nie odjebie, to nie będę ja. W ogóle tu muszę ataki porobić, bo w ogóle w tym rankingu w twierdzach też jakoś nisko jesteśmy. Chyba bardzo dużo osób w ogóle skipuje tutaj te budynki. No nie wiem, serwer się wydaje taki solidny, powiem wam szczerze. Serwer się wydaje taki całkiem git. Przynajmniej na razie. Dobra, jest następny na zrękę. I co? No i teraz chyba z jeden na HP. Dobra. Z jeden na HP i jak to wygląda? I co myślicie? Teraz na zrękę szukać czy na HP? Dzisiaj farcik z ręka leci? No dzisiaj jest ładnie, no to prawda. Buty jeszcze do wymiany? Wiem, wiem, ale to... To zaraz. Z ręka? Dobra. W sumie tak, w sumie na tego woja może być git. Dobrze, i sprawdźmy procenty. Procenty. Na piekielną bestię 5%. Niecałe. Na poczwarę 2%. Także 40 level dobijamy bez problemu. I zaraz te buciki zmienimy. Co nam tu poleciało w ogóle? No. I git. Ej, coś dzisiaj oddaję, powiem wam szczerze. Dobra, na HP to się przyda na później. No daj z rękę, proszę. HP odkładamy, tutaj lecimy cyk. Oddaj tą z rękę. Kurczę. Zaczyna się robić niedobrze. Dobra.
Ostatni gem, jaki mogliśmy wykopać. I to jest z ręka. Okej, sprawdźmy sobie procenciki. Mamy 40 level, czy już mamy kolejny klucz? 20 minut do końca dnia polis. Szybciej klikaj. Spokojnie. Okej, ładnie siadło. No i co? Po czwarę, no to robimy z marszu. To w ogóle bez dwóch zdań, dokładnie. 41 level, prawie 42. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak wyglądają procenty na tego kolejnego woja. Dobry rozrzut na tym epiku? No taki średni, no ale nie ma co wybrzydzać. Na tym etapie taki epik jest na wagę złota. O kurwa, 004 mamy tylko na to. Ciekawe. Dobra, jak zmienimy buciki, teraz szukamy butów koniecznie, tak? Butów i klaty ewentualnie, czyli buty i klata, fokus. Dobrze, tu nic, tu jakieś buciki, O, proszę bardzo, i od razu jak pancerzyk nam pójdzie do góry, 23%, pięknie. To możemy sprzedać. I co, i teraz klatuwa, nawet dla tego samego pancerza. Ale daj jakąś klatę. Wytrzymałość. Dobra, może być. Może być. Niech będzie. A mogę sprzedać w sumie. Lecimy. Teraz tak. Na pewno jeden gemik na zrękę. Chociaż jaki my tu mamy rozstrzał? No tak. Jeden gemik na zrękę, jeden na HP. I chyba powinno być git. Hełm też? Hełm na razie zostawimy. Hełm na razie zostawimy. Daj mi zrękę, proszę. Kurwa, teraz te gemy na HP będą lecieć. I to też wypierdolę, niech będzie tak. No nie no. Zaraz trzeba będzie goldzika pofarmić trochę. Inteligencja. Dobra, czekajcie, bo my i tak tu musimy klaserek jeszcze. Odbierz ekspa z akademii, bo mam nerwice. Już to robię, tak. Spokojnie. No nic no, pofarmimy troszeczkę. Jak ktoś się trafi, kto ma więcej golda, to go sobie weźmiemy. Goka omijamy, bo on jest od nas. No i klaserek przy okazji, no nie? Ten ma 20. Dobra, git. Czyżby nam zasponsorował zręczność? Ten kolega? Taki dick. Niestety, ale było blisko, to prawda. Dobra, polecimy na 300 i zobaczymy tu. O, hello Boba. A, i to tyle, dobra. To dzięki. No ale troszkę golda nam dał chociaż. Tu od nas to nie będziemy bić. Mozone tylko 50. Oniku meta ci dawał. Meta. No nie, no on to mi akurat zabrał, jak już. Ale miałem dzisiaj sytuację na EU1. Ktoś założył konto, wbił 22 level i napisał do mnie, że mnie zniszczy. Następna wiadomość coś w stylu, dawaj adres i cię zajebie. Czy ci ludzie naprawdę nie mają co robić? Polska patusiarnia, welcome. Stary, takie wiadomości, że ktoś mi coś zrobi, to mam niemalże codziennie. Nie przejmuj się, wariacie. No dobra, może nie codziennie, może przesadzam. Ale troszkę ich już było. Nie powiem, że nie. Dobra, oni nam tu już nic nie dają. 200. Ohoho, hello man. Ja pierdolę, jaka skarbona potężna. No nie, no jest. Zaczyna się najgorszy etap. Swojego najbeś? Tak, ale go nie farmiłem, wiesz? W sumie to, żeby nie przegrywać, to może wrzucimy tego jednego gema. Dobra, dziękuję. Czyli tak, tutaj pyk i na HP do klaty. Dobra, niech będzie. Sprawdźmy teraz, czy nam to coś dało w ogóle. Było 002, jest 008. No nic, no kolejny klucz jest potrzebny, no nie ma opcji. Jaki mamy klaser? 53%. Czy ja tu jeszcze coś wycisnę? Pofarmimy jeszcze troszkę, bo jesteśmy mocni dość. W tym momencie. Dobra, 5602. No co, no kluczyk chyba, nie? Przelogujemy się to.
jeszcze na wszelki wypadek. Kluczyk kolejny oczywiście już możemy dostać, jest o 40 levela. No i Praigę, żeby szybko poleciał, bo naprawdę kaplica, powiem wam szczerze. Kaplica jest z tymi kluczami. Tu weźmiemy krótszą. Tu piąteczkę. Dobra, jest. Ej, dobrze. Dwa klucze w jeden pasek, to już wygląda trochę lepiej. Misja chujowa, no ale co? Dobrze, i klepiemy teraz tych. Klepiemy tych i znowu przebieranko zaraz. Pamiętam Reorim, pamiętam, no. Spokojnie. Kurwa, powiem wam tak. W sensie, kurde. Jest Epic Zone, no to jest start serwera, to masz normalne eventy jak na początek każdego serwera zawsze. Tylko od 50 levela jest Epic dopiero. Dobra, lecimy dalej. To jeszcze powinno siąść. Nie no, no kurczę. Ja z takiego założenia wychodzę. Znaczy wiadomo, inaczej. Teraz jeszcze jak jest start serwera, to jeszcze spoko, no nie? Bo coś się dzieje. Ale na takim klikaniu awki, no to raczej... To się powinno w tle oglądać, tak mi się wydaje. Ja właśnie sobie zostawiłem konto swoje na stream, żeby posłuchać tego twojego pierdolenia i swoją postać robić. O! No i to jest też spoko. Powiem tak, jak kiedyś byłem w roli widza, to robiłem tak samo. Że oglądałem czyjś stream z Shakesa i samemu sobie klikałem. To jeden do jeden sytuacja. Imaginę oglądać codziennie po 2 godziny, jak chłopawkę klika i coś pierdoli do monitora? Tak. A potem Faren wysyła screena. Zobacz, byłem w tym miesiącu na każdym streamie. No way! Uwielbiam cię, Faren. Dobrze, co my tu mamy? Tego jeszcze chyba zrobimy, tak mi się wydaje. Chociaż nie ma co głupio klikać i na ślepo. Okej, na hienę cmentarną mamy 0,12, ale to jeszcze przed przebraniem. Natomiast na tego pirata mamy 5... No właśnie. 5,5%. Dobra, i mamy jakiś ten. Możemy tu dać gemik na HP, niech będzie. Robię jeszcze jednego skana, ale no tu już raczej przebieranko. Ej nie, na zająca mamy jeszcze prawie 2%. Dobra, to jeszcze go klikniemy. Streamy moje są tak średnio 4 razy w tygodniu i trwają około 2 godziny, więc to też nie jest jakieś nie wiadomo co. Dobra, tego zwiadka jeszcze ubijemy w takim razie. I dopiero się przebierzemy. Zaraz epiki? Tak, to prawda. Oby epiki z dziurą leciały, no... No oby, nie? Oby leciały. Ale wiecie, dla mnie przeglądarka... Ty, wbiliśmy ten 47. No pierdole. Bardzo dużo nam dają już te lochy. Expa. Dla mnie przeglądarka to jest, wiecie... Nie wiem. Żeby tylko się dało zakładki zrobić na górze i żeby się dało strony przeglądać. A to jaka, to tam... Dobra. Siedzi. No i co? No i teraz przebieranko, nie? Dobra, brońki już dają po 15. Okej, to możemy wziąć. Czyli tak, tego i tego na razie nie wymieniam, bo to mamy w miarę świeże. Tu mamy zręczność plus 41, łącznie 80, minus 1 pancerza. Chyba też nie chcę, lecimy dalej. Dobra, niech będzie. Nie dało nam to za dużo, ale tego pancerza chociaż trochę na plus. Setny dzisiaj, zobaczymy Jeremiasz. Jak nam to pójdzie? No będziemy chcieli wbić jak największy, no nie? Ale też na spokojnie. Dobra, to może być nawet lepiej w sumie. Zręczność szczęście, wytrzymałość szczęście, zręczność o, dobra, te buty są fajne, niech będą. Czyli jeszcze hełmik i brońka.
O kurwa. Dobra. Tego nam było potrzeba właśnie. Czyli jeszcze hełmik. O! Nie! Kurwa, rękawice. Nie hełmik, ale dobra, on też był dobry. Rękawice, rękawice. Ja pierdzielę. Ale okej, okay, to też na plus. Zręczność, szczęście, pancerz na plus, dobra. Już się tu nie będę napinał. Gabinet magii. Teraz pierścionek i trinket znowu. Kurczę, w sumie to tak się zastanawiam. To nam daje łącznie 76 stat. To też jest chyba jeszcze całkiem nieźle. Może to na razie zostawić, kurwa. Dobra, to zostawimy na później. Zobaczymy, jak procenty będą sensowne, to zobaczymy. 116, czyli tak, jeden na HP możemy jeszcze wrzucić tutaj. Ten mniejszy na zrękę możemy tu wrzucić i teraz dwa jeszcze gemy. Czyli no to muszą być dwa gemy na zrękę, nie ma opcji. Czyli jeszcze jeden na zrękę po prostu. Cianko Bober, witam. Dobra. Tu niech się kopie. A ile on nam daje? 116, no to bez znaczenia. Tutaj pyk. I tutaj pyk, dobrze. No i tak to teraz wygląda. I zobaczmy procenty. 1,60, 0,90. No, możemy jeszcze jeden na zrękę. O, zajebiście. I wymienimy jakiś najsłabszy. 113. Dobra, teraz jest chyba lepiej. Zobaczmy. No w sumie dużo nie wzrosło, ale jest git. Może tak zostać. Na jakiegoś zwiada się to przyda. Kogo my tu mamy? Mamy dwóch wojów. Tak, teraz trochę damy sobie tutaj w siłkę, tak jak napisał tam kolega wyżej. Nawet do 150. Tu możemy do jakichś, nie wiem, 125 na razie. Tu sobie damy do 220. Tu może jeszcze troszkę. Musi być równo oczywiście. I powiedzmy jeszcze to w szczęście. Tak do 170. Dobra. Niech będzie tak. I sprawdźmy. Dobra, no na zawszonego korsarza mamy prawie 2%. To jest ten. I na hienę cmentarną 1%. No musimy to kliknąć, nie ma opcji. Musimy to po prostu kliknąć. Także no, teraz klikanko. Tej notów to nawet sam papież by się nie powstydził nosić na palcu. Bez kitu. Dobra, siedzi. 4,8. Ej, to nam dało prawie 1,5 levela. Pojebane to jest. Obejrzmy sobie. Zobaczcie, ile nam tu HP w ogóle zostało. Nie będzie Maxmo raczej. Dzisiaj wszystko sobie zrobimy teraz. Na tym streamku. Wczoraj był taki, bo czekałem na procenty i tak dalej. A dzisiaj to już po prostu lecimy. Dobra, teraz ten. Dobra. Szybko padło. Jak na słabszego, szczerze mówiąc. I mamy kolejnego woja. No ładnie idzie ten zwiadowca, ładnie idzie, tak szczerze. Właśnie tak myślę, Delfik, no, żeby jeszcze tego woja spróbować. Janko Kondzio, witam cię serdecznie. 0,41. Kurwa. Klikando, no nie ma opcji. Tu dostaniemy jeszcze jakiegoś epika. No i dostaniemy też 51 level chyba już nawet. Jezu, strasznie nam to gładko poszło, powiem wam szczerze. W sensie te, który my mieliśmy level? 32. Czyli te 19 leveli, jak tego pokonamy. Jakoś tak gładziutko, bez większych problemów. Dobra. Siedzi. Co nam poleciało? Wisior bez
Bez slota, trudno. Siano z Epika jest tak, no właśnie dlatego go zostawiłem. Ale dziś gorąco? Właśnie u mnie nie. U mnie jest dzisiaj taki jakiś luzik w pokoju. Niby mam 31 stopni na dworze, a dzisiaj jest tak, kurwa... Rozumiesz? Tak letko. No to co? Epiczki, nie? O, misję dnia zrobiłem jeszcze. Elegancko. Epiczki, epiczki. Jeszcze tu musimy docisnąć, ile się uda na Epikach. No i kolejny kluczyk będzie szukany. No niestety. Pierwszy epik na zwiadowcy bez dziury. Zrobiłem reloga, zrobiłem amsik. Ja już jestem nauczony, żeby reloga robić za każdym razem, bo... No wiadomo. Zaczyna się. Niestety. Oddaję gierka bez kitu. No nie, no pro, a tu w sumie pancerza strasznie mało. Ale proszę cię, no daj coś z dziurą. Spokój i opanowanie. O, proszę bardzo. Bardzo fajny paseczek, od razu podmieniamy. Fajnie. O, kolejny. Kolejna rzecz. Tylko tu już musimy gemika. Na zrękę. Na zrękę powiedziałem, kurwa. 2 na 9. Dobra, dzięki. A, już nie mam golda. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać na razie. Tu niech się coś kopie. Tu musimy ataczki porobić. Jak to nie masz dziur... Hello! Tylko problem jest taki, że nie mam golda. Brakuje mi 150. I co mam teraz zrobić? Dobra, już wiem. Nie było pytania. Streamer lag, bez ki... O, i z ręka. Dobra, sprawdźmy teraz procenciki. 0,49 na pirata krwawonosa. No co? Odpalamy, kurwa, karabin, nie? Odpalamy karabin i lecimy. Ręce i kapcie zmienię jeszcze? Nie mam golda i tak, wiesz? Liczę, że mi tutaj z tego lochu jakiś goldzik poleci chociaż. No, o, kurwa. Poleciało. Właśnie, o tym mówiłem dokładnie. Czemu nie klucz teraz? Bo awkę robisz jak najpóźniej, mistrzu. Awka to jest taka ostateczność. Lochów dociskasz tyle, ile możesz dosłownie. I dopiero myślisz o awce, żeby to robić na wyższym levelu i żebyś więcej expa dostawał. Czy na następnego nie będzie więcej procent zwiad? Możemy sprawdzić, ale no ja bym tutaj jeszcze przebrał parę itemków. Nie, 008. 008. Dobra, no tu bez dziury. Szukamy dalej. Kurwa, no bardzo fajna klata, jeszcze nam pancerz dawała, no ale niestety. Bez dziurki. Jak to mówię. Paseczek również bez dziurki, ale pasek to my i tak mamy. Hełmik. No raczej opluję, jak mam być szczery. O, proszę bardzo. Następna broń, ale też ją opluję. Nie daje nam aż tyle. Kolejna broń. Kurwa, teraz nam zaczęły bronie lecieć. Fajnie. Cianko Ceronix, witam cię. Pancerz na minus, no ale trudno. Za dobre buty, żeby nie wziąć. Tylko musimy gemik na zrękę. Jezu, no ile tych HP nam leci? 116 wywalam. Kurwa. Dobra, dziękuję. Sprawdźmy teraz.
Najgorszy jest problem z tym goldem. Bo ja tu bym wszystkie epiki wymienił, żeby już się z tym nie pierdolić, ale wiecie. 0,11, no dużo nam to nie dało. Dobra, czy coś nam tu... O kurwa. Nie, dobra. Klaser. I szukamy klucza. I kupimy sobie wtedy tą klatę. Też. Już tu nie będę się bawił żadnymi gryfami ani innymi gównami, bo... Bo to szkoda grzyba na to. No nie, no tutaj to już jest dramat. Cześć, Bongilej. Dobra, to jebać, no niech będzie tyle na razie. Przeloguję się jeszcze, na wszelki wypadek. I lecimy. Czy ja coś tu w ogóle zmieniłem? Nie, po prostu jestem słaby. Okej. Okay. Szukamy klucza. Prajgę, widzowie. Po raz trzeci dzisiaj. O, już mamy lustro nawet. To jest nowy serwer? Tak, to jest EU5. Bierz te 2,5, bo mi krew zalewa. O, jest klucz. Kurwa, szybko. Son, wszystko obliczone. Co ty gadasz w ogóle, Gostek? Dobra, pięknie. To możemy kupić. Od razu gemika mamy. I na razie tyle. Szybko, szybko ten klucz poleciał. Lecimy. Munio, masz tak jakby większą szansę na krótsze misje, powiedzmy. Bardziej to możesz kontrolować, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdzie potrzebujesz właśnie jak najszybciej dostać klucza, no nie? Dobra, tak, czyli teraz do 70 się musimy jakoś doczłapać. Ty masz 160 dawki jeszcze, a 7 loch chyba gabinet magii. No, cosik takiego, no. Dobra, nie chociaż obejrzę, ale zaraz. Już dociśnijmy to, co możemy. Dobra, cyk. Zielony T-Rex, 94, on jeszcze padnie, dokładnie. Mamy jakieś ręce. O! Ho! Dobra. Pięknie. To sprzedajemy. I co? I czy ja coś tu jeszcze pocisnę? Ten ma niby setny level, możemy sprawdzić procenty. 1,30 i 0,60. Dopychamy, nie? Dopychamy. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, siedzi. I tego jeszcze. Teraz prawie po 2 levele na loch. No tak, no w sumie racja. Dobra, gabinet magii, no niestety. Liczyłem na laka, ale nie było. Dobra, jest wisior, w sensie wisior, kurwa, pierścionek. To możemy sprzedać, tu będziemy musieli gema na rękę. Paladynek, tak działają rocznice. I co? Łyso ci teraz, co? No właśnie. Do pana go. O, osiągnięcie jeszcze wpadło. Dobra, jeszcze wisiorek. Czy potrzebujemy tego wisiorka? Czy nie bardzo? 55, tu nam daje 42. Chyba nie bardzo na razie. Tylko musimy te gemiki powkładać. Dobra, jest z ręka. Dobra, pięknie. I skanik. Dobra, ośmiornica 1,91. Teraz 1,91 ośmiornica. O, no i właśnie. Ośmiornica. A na tego mamy 0,22 tylko. Tak, Sonic jest rocznik 8.1, no. To prawda, akurat mogę to potwierdzić z czystym sumieniem. Dobra, no i co? Dobiliśmy ten 60 tak jak planowałem. Czy kapitan jest silniejszy? Wydaje mi się, że tak, chociaż to jest zwiadowca. No możemy zobaczyć.
No, 0,26 na bagiennego Dragora, kapitan Korsarzy 0,18. Nie no, przebieranko. I może najpierw zbrojownię porolujemy. Hello. Dobrze. Lecimy dalej. Pięknie. O, kolejna. O kurwa, jeszcze lepsza. Ale bez dziury, no trudno. Ale fajne, fajne. Jest paseczek, wymieniamy. Tu od razu dajemy gemika, bo i tak mamy. Klatę musimy w końcu zmienić, bo ta klata już jest giga stara. Hełmik w sumie też, no w sumie to wszystko musimy pozmieniać. I ewentualnie jeszcze wisiorka poszukać w gabinecie, bo on też jest stary. Tu tylko minus 3 daje nam boczki. No niech będzie. Nie wiem, czy od razu w sumie wrzucać te gemy. Może lepiej będzie jak... Ale to jest drogie, a my nie mamy tyle golda. I średnie w sumie te same, tylko plus 6 stat. No ale dobra, dobra, nie ma co. No mamy szelki, tylko niestety bez dziury Sonic. O, dobra, to jest w miarę git. Powiedzmy. Dobra, może trochę gabinetu teraz, dla odmiany. Nie no, znowu na wszystkie staty. Ale, dobra, no już chuj. Powrzucam gemy i zobaczymy, jak procenty wyglądają. Tylko musimy same na zrękę. 120, o, 122 już nam leci, dobra. No troszkę są, ale wiesz, ja się też staram sebo postawić w sytuacji osób, które grają na takich starych serwerach, no i nie mają co tam robić, nie? Także wiesz, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to mówię. Ile to daje? 121, dobra, czyli tu 122 i tutaj cyk, na siłkę sprzedajemy. I na razie niech będzie, zobaczmy. Chujowe to przebieranie, tak szczerze, w sensie no broń nam tylko oddała. A tak to mamy praktycznie wszystko na wszystkie staty. No ale dobra, ty. 1,50 na tego. 1,20 na kapitana Korsarzy. Także chyba do ubicia, nie? Tak mi się wydaje. Co są całkiem niezłe procenciki już. Dobra, siedź. Nie wiem, Sonic, nie śledzę ich. Okej, jakiś item skurwiały. O kurwa, i teraz jak to pokonamy, to będziemy mieć meduzę. Jaki ja mam rozkład stat? 2100-1500. O jest. Już mi się kurwa odechciało. Z tą dziwką. Myślałem, czy się powstrzymać, żeby to powiedzieć, ale nie da się tej rury inaczej nazwać. Tam chyba Z2 na zrękę zamiast HP? O, szybko. I chyba jakiś dobry trinket, no. Dobry, na 3 staty. No wymienimy to. Dobra, i teraz pytanie. Kurwa, czekajcie. Chcecie... W sensie chcecie. Na meduzę lepiej się zbroić w epiki na 3 staty? Czy na wszystkie staty? Dzięki za pomoc. Czekajcie, no sprawdzę właśnie, jak to teraz wygląda. Tylko muszę gema na zrękę wjebać. .001 na nią. Ja miałem 2,1k z ręki, 1,6k HP, jak ją ubiłem. Okej. 2,1k z ręki, 1,6k HP. Czyli ja mam... Za mało HP na to wygląda. Klata do wymiany. W pancerz możemy mieć w chuju na maga. I tak. No dobra.
Coś tu trzeba poprzebierać, może jeszcze jakaś brońka odda. No i te 3 statowe. Macie rację. No, tu już plus 8, zawsze to coś. Pancerz mam w pizdzie, tak jak mówiłem. Na razie przynajmniej. Okej. Kurwa mać, i nie mam golda teraz. I co robimy? Awki mam jeszcze sporo. Kółkiem no to nie chcę kręcić na tym levelu. Broń Boże. Nie no, nie będę gryfa wynajmował. Chyba trzeba zrobić trochę awki. Warta? Pofarmimy trochę klasera najpierw. Musimy broń na pewno zmienić. Broń to jest w ogóle też must have. Ale zużyję trochę tej awki. Pierdolę tego gryfa. Za dużo tu grzyba pójdzie. Za dużo grzyba na gryfa. My i tak chcemy trzeciego dnia wbić ten 200. Ale no, też tu chcę dzisiaj docisnąć. Dobra, tu już mi dają w pizdę. Dobra, niech będzie. Ty, a jak my tu stoimy jeszcze z gemami na HP? Tu jest 118 i tu 118. Dobra, czyli te gemy, no ale to i tak wymienimy, chcąc nie chcąc. Lecimy dalej. Są ręce, ale słabe. Kurwa no! O kurwa! Dobra. Zaczyna się. Nie ma tragedii. O, i górnika jeszcze mamy. Jak meduza będzie na 0,3, to bym klikał, bo tu trzeba na takich klikać. Tak, tak, no, też tak myślę. I dobra, dajemy tu. No tą klatę musimy, no klatę i broń, nie? Dobra, szukamy dalej. Dobra. Sprawdźmy procenty, ale wydaje mi się, że przed wymianą, bez wymiany broni to chuja będzie. Wiecie ile na nią mamy? 0,06. Skurwa nie do wiary, naprawdę. Tyle i temu wymieniłem. No broń musi być, bez broni to my tu chuja zrobimy. Nowa broń. Minus 2. Kurwa, może jeszcze tego gabinetu poszukać? Tego naszyjnika chociaż? Tu już nam daje plus 4. Ale no jebać, nie ma golda. O, jest naszyjnik, dobra.
Nie no kurwa, to jest prank. Mamy ciągle na nią 005. Kurwa, szukamy tej broni jebanej. Która to? Nie wiem, już nie liczę. 7 albo 8. O, proszę. Kurwa, no fajna, ty. To możemy jeszcze zmienić też. Plus 18 to jest w pizdu. A, i nie mam golda. Zero 35. Zobaczmy. 0,39, no. Coś ich tam dały niby. Już i tak nie miałem na co tego golda wydać. No kurwa, itemy to mam idealne, nie? Lepszych się nie dało mieć na tym levelu. Także... no już nie ma opcji. Dobra, kurwa. Jeszcze jednego browara zmarnuję. Trzymaj się, Patty Barek, trzymaj się. Zero 60, no. Trochę lepiej. Dobra. Mogłem to kurwa od razu zrobić. O, 524 HP. Zobaczcie. Cudowna jest ta gierka. Dobra, i teraz na kolejnego ile? O kurwa, 0,64. Z takim pancerzem? What? Bądź i da 1,5 levela, potem przebieram do jaszczur i też 1,5 levela. To już 69 i 70. Dobra, siedzi. Kurwa, mogłem od razu to piwo wypić. Ja jestem taki strasznie, kurwa... dusi grosz. Botbox, przepraszam cię bardzo, że nie czytam twoich wiadomości, no ale widzisz. Staram się tutaj... staram się myśleć, nie? Jest bardzo ciężki temat z tym wszystkim. 0,13 na króla jaszczura, dobra. Musimy więcej pancerza mieć zdecydowanie. O, proszę bardzo. O kurwa. O kurwa. A co to się tu schowało pod spodem?
Holy shit, man! Dobra, oddało trochę chociaż. Sprawdźmy teraz. Rozrzut dobry, no, no. Ale rozrzucik dojebany. 0,25, dobra. Jeszcze coś, co mi nam dam pancerz. Tu minus 5, dużo pancerza. A kurwa, wezmę to. Chuj w to. Troszkę, jedno piwko, mistrzu, wypiłem na meduzę jeszcze. Dodatkowo. Te gemy się już zwracają? Prawie. Dobra, sprawdźmy teraz. Ile? 24% pancerza. O kurwa, 0,23. To chuja nam to dało tak naprawdę ta zmiana, w sensie z tym pancerzem. No nic, no jeszcze trzeba trochę poszukać. Ale zdziwiony jestem, mieliśmy... No i właśnie, i takie ku... A nie, to ma dziurę. Kurwa, ja myślałem, że nie ma. Dobra, dawaj mi to. Już się wkurwiłem na zapas. Nie zauważyłem dziury. Ja pierdolę. Dobra. Tak, tak, no, gemiki już się powoli zwracają. Sprawdźmy. Mamy full pancerza. Zwróciło nam się to, co nam wcześniej zabrały te buty na wszystkie staty. Dobra, 0,40. Spróbujmy. Nie mam golda już na itemki. Nie mam golda już, żeby szukać itemków. Miałem jakąś resztkę, to dałem staty. 0,40 nie mało. Spróbujmy. Smacznego G2, smacznego w takim razie. O, szybko. I od razu 70, no kto by się spodziewał. Nieźle. I nie mamy żadnego lochu. Ale mamy to, co chcemy. O, to już nam daje plus 10. Dobra. Teraz kluczyk nie poleci. Teraz kluczyk jest z gabinetu Bart Bobble. Nie musimy szukać. Dobrze. No, te itemki z gabinetu też już stare. Ty swoje rekordy tu chyba bijesz? No, coś ich tam bije, Jupiszek, no. To prawda. Ale za jaką cenę, kurwa? Dawaj mi to. £1,50 na niego. Ile poszło na klucz? Z 20 grzybów. Coś koło tego. Dobra. Ile na gremlina? Jest kilka... O, jeszcze 1%. Dobra. Kurwa, Bart Bobble z gaz. Jezu, Bart Bobble, ty jesteś niemożliwy, kurwa. Mam dokładnie 1,00% na niego. Exactly. 1%, równiutki.
7-5 masz pupile wal. No właśnie myślę, czy tego gniazda nie ogarnąć sobie. Już tu i tak chuj z tym. No dobra. Z pierwszej misji chociaż poleciało. Co nam dało? Dało nam... A, no siorb się bardzo nie przyda. Tu się nie przyda, tu się nie przyda. Tu się nie przyda i tu się nie przyda. Dopierdolone nam pupile dało. Nie mam pojęcia poręba, ale dużo. Dobra. Expa nam trochę wpadło. Tu jakiś ziomek ma pierwszy level w ogóle. Co jest dobre na światło? Chociaż nie, może zaatakujemy tym, co mamy mocniejsze. Czyli wygląda na to, że... Ziemia? No to ziemią. Zobaczmy. Dobra. Łatwo. Okej, ten już ma czwarty. Dobra, 21 osób ma pupile w tym momencie. Z tego co widzę. Jakoś nam tam staty wzrosły, powiedzmy. Mamy w ogóle bardzo, bardzo dużo golda. I wiecie co? Ja muszę te podstawy podbić. I to tak konkretnie. Zostawię sobie oczywiście na jakieś przebieranko. Ale... Słabe mam te podstawki. Ale level to już chyba ok jak na drugi dzień? Tak, na pewno tak. Pupile drugiego dnia to jest fajny wynik, no. Ale no coś tu jeszcze można spróbować, nie? Dobra, golda zostawiam na przebieranie. Jeszcze tego jednego locha jebnę, 2%. Pancerza mało, ile mam pancerza? Nie no jak, 24%. Maksymalnie można mieć 25. Następny klucz od 80 Jokasy. Dobra. Prawie 7-8. I teraz mamy Tom. Maga, teraz się musimy przebrać. O kurwa. Dobra. Oddało. Tu powymieniam jeszcze te sta... Chociaż nie, na razie nie. .003 na nią nawet. Po tej zmianie broni. Dobra. Wymieniamy dalej. Itemki. Już nam będą w chuj dawać. Na 3 staty będziemy szukać. Właśnie. W sumie to czekajcie. Jeszcze tutaj troszkę poroluję. Idziemy do tego gabinetu. Bo gabinet mamy stary. Gabinet musimy wymienić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 5 epików w zbrojowni. Tam były 2. Te buty by się przydało zmienić. Kurwa, mówisz masz, nie? Tam był pancerz na minus, ale jesteśmy na magu, więc wyjebane. Jakby ktoś się zastanawiał, ja tak wolę wytłumaczyć czasem, bo wiadomo. 0,10.
Dobra, gabinet teraz, tylko ja znowu golda nie mam. Z tym goldem jest non-stop problem u mnie. Drogie te epiki są jednak, myślałem, że będą tańsze. No właśnie, kurwa. Czy my chcemy spróbować kółkiem zakręcić? Ile ja tu mam jeszcze browarów? 3. Kółko. Tak, gawka nam się przyda na ten. Dobra. Nie, nie, teraz jest klucz zawki na 80 levelu. Nie ze zbrojowni. Okej, okay, szukam, ile to mi dało? 92. No właśnie, tu cały gabinet musimy wymienić. O kurwa, 11 koła. Ja pierdolę. Dobra, no chuj. O, level nam wpadł od razu. Pokczman. 11 koła i to za grzyby. Czajcie. Kurwa, no daj golda. Proszę cię. Dobra. Dobra. Trochę oddało. Ja pierdolę, jakie emocje. Sprawdźmy teraz. 0,20. No ten pierścionek jeszcze się przyda wymienić. Ładnie. Poszukajmy jeszcze tutaj czegoś. Gabinet mamy zmieniony cały. Jak nie będzie klucza, to będzie lipa. Dobra, tu jeszcze możemy podmienić. W klacie jeszcze był stary gemik. Co ja tu mam jeszcze stare? Rękawice mam stare. I w sumie tylko rękawice, ty. To my mamy dobry buildzik, tak naprawdę. 0,35. No próbujemy, nie? Próbujemy. Ale rosiczka nam tu da albo 80, albo bardzo blisko. Ile masz procent na niego? 0,40. Dobra, siedzi. Uff. Bart Bobel, banuje cię za tą nutę. 0,75 na kolejnego. No nie ma opcji, trzeba go ubić. Jak kluczyk to jajek szukaj. No tak, tylko nie, będę musiał rozpiskę sobie odpalić. Jaka lokacja to jest jakie jajo. Dobra, siedzi. 80, sprawdza stan konta na telefonie? Nie, akurat. To śmieszne w sumie. Ale nie to sprawdzałem akurat. Cześć Demiens, witam cię. No i co? A, może jeszcze klaserka trochę. Raczej tu będzie... Kurwa mać, czemu ja przegrałem z takimi levelami? What? O chuj chodzi. Dobra, klasera nam trochę wpadło, chociaż, kurwa, w sumie to niedużo. Ale jebać. Dobra, klucz i szukamy też pupili.
Robi moja gildia lochy, no. Nigdylandia. A, Nigdylandia tu nie mam, ale tamtego też nie miałem, to jebać. Step strapionych u gór orków. Dobra. Step strapionych nie ma. Góry koronkowe nie ma. Dobra. Weźmiemy to. Teges po górze. Dobra, to. Teges, czarnolas. Dobra, jest klucz. Mamy to. No to też powinno paść, nie? No właśnie. O, już do kotła możemy wrzucać też. Dobra, ile mamy na cyklopa? Już nawet nie oglądam tych walk, bo mi się nie chce. 2,5 na cyklopa, 0,30 na bossa tutaj. Cyklop też jeszcze pada. Kto jest kolejny jest mag? Dobra, na maga się trzeba przebrać. Dokładnie. Na Magusia się na pewno musimy przebrać. No i co? Na tego też by wypadało coś poszukać lepszego. Znowu nam dużo leveli wpadło. No właśnie. Jeszcze lepsze, no ale trudno. Jak to tu w ogóle? Po 100 już nam lecą. No, rękawice. Rękawice mamy tak stare. No tak, w sumie hełmik też. No rozrzut gorszy, ale chyba biorę, nie? Tak mi się wydaje. Te średnie nam pomogą. Na lochy. Dobra, mamy Graala. Tak, no znajdę gemik i sprawdzę. No daj tą z rękę, proszę cię, nie odpierdalaj maniany w tym momencie. Człowieku. Kto tam pisał, że mam szczęście do gemów? Pojawiła się taka opinia na czacie. No. Dobra, dzięki. Okej, sprawdźmy. 1,65, a na żywiołaka 0,74. No klikamy to, nie? Nawet z tym słabym rozrzutem nam tak wzrosło. W sensie ten żywiołak, no duże procenty, szczerze. Dość duże procenty. Dobra, siedzi. To możemy sprzedać. Od setnego THC, klucz zawki ci leci do kibla. No, zaraz kowal, to prawda. Dobra, mamy to. Jest 90. To możemy rozmontować. To zakładamy na siebie, ulepszamy razy 20. I co? I mamy osiągnięcie? Mamy. Dobra. To można wyjebać już. 2,63 na olbrzyma. Ty, ale tutaj mamy tego woja znowu. Tutaj mamy woja... tego 10. On jest popierdolony też. I to też jest blok. Dobra, siedzi. Pamiętam, że na tego woja
musisz odblokować podziemie nienormalny. Pamiętam, że na tego woja 10. O kurwa, jak szybko, ty. I co, zły ten zwiadownik? No trochę się teraz odblokował, co mam powiedzieć. Dół wulkanu 003. Dobra, przebieranie znowu. Czy chcemy wbić... W sensie wbić, czy chcemy... Wbić następny level? Chyba nie. Nie mam tu żadnego pupila. Przebieranie trzeba, ale... Ja nie wiem, czy my w ogóle 9.5 dobijemy, nie mówiąc już tutaj o kluczu. Bo jak to jest? Klucz jest teraz 9.5 podczas zadania, no właśnie. Dobra, są... O kurwa. Dobra. Nareszcie. Tu już powoli odkładam do kibla. I mamy 25% pancerza od razu. Dobra, no brońka by się jeszcze przydała. Buty też zajebiste. W sumie mogę odzyskać, ale no i tak wykupiemy. Tak, no. Właśnie Dexon, powiem ci, że też myślę o tej zmianie gemów. Ale to jak będziemy wymieniać itemy, to się w sumie samo zmieni. O kurwa. Dobra. Kup pakiet kowala i ulepsz razy dwa. Ha, czyli nie ma czegoś takiego jak pakiet kowala. Kolejny pakiet jest dopiero na... Dobra, to może być w takiej sytuacji. O, jak odblokujemy podziemie. Czy są codziennie live'y? Prawie codziennie. Jest na Discordzie taki kanał Twitch Plan i tam daje plan na kolejny tydzień zawsze. Do liderki najlepiej. Dobra, i teraz gabinet magii jeszcze by się przydał znowu. A to już będzie raczej proste. Czyli tak, te itemki, które mamy puste, to tu musimy z rękę wrzucić. O kurwa, już golda nie mam. Ale to jest w sumie drogie, nie? Może znajdziemy coś tańszego. No, to jest git. Dobra, to możemy... A niech będzie rozmontowanie jebać. Ale już na wisiorek nie... 16 koła. Dobra. Czyli tak, szukamy gemów na zrękę teraz. A, jeszcze tu. Niepotrzebnie od razu wrzucam, bo powinienem wrzucić najmocniejszy do broni, ale chyba większy niż 134 to już na mnie poleci. Także jebać. No właśnie. Dobra, jeszcze jedna z ręka. No kurczę, sprzedaj się. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, sprawdźmy procenty najpierw może. 0,21 na niego. No ten wisior jeszcze do zmiany. Tylko skąd golda wziąć?
Dwa piwka jeszcze. Kółkiem dokręć. No mamy cztery kręcenia, myślisz, że poleci? O kurwa. Czy pije wódkę? Blaku. Czasem wypije. Czasem się coś ich przechyli. No zobaczę Dexon. Tak, te podstawy mam słabe dość, to prawda. No i teraz tego golda, co mi wypadł z kółka, chyba w podstawy dajemy właśnie. Bo itemki już mamy dobre. My tu mamy woja, tak? To jeszcze tego boka dopchniemy. Na jakieś 250 chociaż. Albo niech będzie porówno. Szczęście jeszcze doładujemy też troszkę. Cianko Munik. Witam cię po raz trzeci chyba dzisiaj. Dobra, i to HP. HP powiedzmy do 400, ile nam siądzie, bo nie wiem. No nie siadło. Chociaż... Ty, siądzie. 400... Nie, dobra. To mi się pojebało. Okej. Okay. Wszystko zrobiłem, co mogłem. Ile na tego chuja teraz? 0,51. No... Co? Lepiej być nie może chyba. Dziękuję ci ślicznie, Muniszku, za kolejnego gifcika. O, siad też. Dobra, git. Kurwa, i mamy 9,5. Ile to nam expa dało? No i znowu nie mamy żadnego locha. Sprawdźmy tą walkę. Holy shit, man. Ale jest dzisiaj pojebany dzień, powiem wam. 2 piwka mam, Muniszku. Więc nie wiem, czy nam klucz poleci. O, i mamy wisior jakiś. Ale niech on sobie tutaj leży. 2 piwka mam. Podczas zadania, 95 level. O kurwa. Ja pierdolę. Niemożliwe to jest. Dobra. I chłop ma jeszcze piwo jedno. A jak jest kolejny loch? A, kolejny loch to jest zbrojownia. Blok na 108.9 teraz? Tak, to prawda. Dobra, jest portal do piekieł. Ten jeszcze nam powinien siąść. Czy miałeś kiedyś lepszy start? Chyba nie. Ale nigdy nie widziałem tyle grzybów na start, co tutaj. Dobra, jest setny level. I teraz jest mag. To fajne, możemy zmienić. Arena dzisiaj? No fajnie by była rękę drugiego dnia machnąć też.
002 mamy na tego maga. No i co robimy teraz? Przebieranko. Eminem rozjebał loch. Prawda, prawda. Eminem pomógł. Po nim Woj zwiadł dwóch magów. Aha, okej. Okay. Teraz mamy maga, to wyjebane w TT. Pancerz na razie. Kurwa, tu już nam dają po 25, ale za mały rozrzut. Po nim do 105 lecisz, potem znowu dwóch magów. Ale na 105 jest loch nowy, nie? A nie, nie, to na 110 jest. O kurwa. Dobra. No to się trochę pośpieszyłem, nie powiem. O kurwa. Holy shit. Dobra. 0,50 mamy na tą istotę. Czy coś jeszcze chcemy wymieniać? Czy dodać sobie po prostu w staty i klikać? Chyba po prostu w staty. Kurwa, ale tu przecież, tu jest typ z Polski, co rozpierdala serwer. Wbiliśmy jako czwarta osoba setny level na serwerze w ogóle. Taka ciekawostka. Nasywa się za Kremle. Cześć zwiadowca, witam cię. Ulepy rób, spokojnie zrobię. Tego golda, co mi poleci Zawki z ostatniego browara, 0,61 mamy na nią. To już daje w ulepy. No już i tak tu raczej więcej nie wycisnę, jak mam być szczery. W sensie no, jak nam to siądzie, to spoko, ale... Tego zarządcę by było fajnie wbić. Ja nie zasłaniam nim grzybów, ja nim golda zasłaniam. Ale w sumie to już go można wyjebać, bo... Mało kto nam już golda zabierze teraz. Ty, a zamiast tak klikać jak debil, bo my tu już i tak 110 nie dobijemy, to może skończymy te 20 awki. Trochę jeszcze nam golda wpadnie. Zrobimy ulepy przede wszystkim. Jupik! Może jakiś pupil, dokładnie. Tak, bo to już i tak jest końcówka. Jupik, możesz mi przypomnieć, jaki my dzisiaj mamy wymóg? W sensie, jakie ulepszenia mogę mieć? W sensie, muszę mieć? 10,8? Dobra. Tak nie potrzebujesz awki, bo nie masz kluczy więcej? No właśnie, tym bardziej. No nie było żadnego pupila niestety. Macie ulepki. Nie mogę, kurwa. Munik skumał, o co chodzi. Dobra, czyli rozpiska z lokacjami nam się przyda na jutro, w takim razie. Zostawię ją sobie. Tu jeszcze można kółeczkiem przykurwić, ale nic nam nie dało niestety. No to jeszcze staty dobijamy. AP nam się więcej też przyda na pewno. A, jedno szczęście, okej. Okay. Dobra.
jak to teraz wygląda. Ponad 1%, no właśnie. Widzicie, jeden browar strasznie dużo zmienia na tych magów. W co grasz oprócz shakesów? Blacku obecnie w nic, tak szczerze. 6 koła? Co 6 koła? Co ja powiedziałem? Sorry, o dobra, siedzi. Sorry, już jestem rozjebany. Może obejrzymy, bo z tymi magami to... A, że HP, a okej, okej. Dobra, ile teraz na kolejnych? Powinno być sporo. 2,50 na smoka. Potem na zwiada powinno być podobnie. Dobra, 104. To możemy sprzedać. Znowu mamy trochę goldzika. Dodamy sobie tego szczęścia, tak jak piszecie. Kurwa, aż tu przeholowałem trochę. Tu możemy pododać do 300. Albo 305, bo się zajebałem w akcji. Dobra, 450, 500. Powiedzmy, że 510 i tu damy jeszcze z 10. I reszta w rękę. Dobra. Ile na tego zwiada ostatniego? Zwiad raczej padnie bez itemków, dokładnie. 1,5% prawie. I tyle na dzisiaj. I mamy arenę. I koniec już, bo już nie ma co. Już nie myślę. I tak jest nieźle, wydaje mi się. O, szybko padło chociaż. Dobrze, i kolejny maguś. Znowu mogę golda wrzucić, bo mi trochę dał. O, jeden za dużo, no ale cóż. I sprawdźmy procenty na lochy, ale na maga to już mamy mało raczej. 0,00 na tego maga. Dobrze. Arenka jest. Arenka jest. I co ja tu mogę zrobić w ogóle? Pupili nie mogę żadnych karmić. Bo żadnych nie mam, które chcę karmić. No cóż. Może tego jebniemy tym mrokiem. Tu jakiś piąty level znowu. Niech będzie światło. O, tu mamy pierwszy level. Ogień czy woda? Na tego woda. Powinno siąść. Dobra. No i tego to już nawet nie atakuję, bo i tak przejebiemy. Okej, okay, arenkę sobie dokończymy. Pyk. Tu nic nie nakarmię, tak jak już sprawdzałem, więc to odpada. Walka pupili odpada. Tu możemy jebnąć, ale to nic nie da. Portal możemy jebnąć, ale też nic nie da. No i tyle. I wszystko zrobione. Na ile ja mam warty na innych kontach? Na 3 godziny jeszcze około. To niech tu też będzie na 3 godziny. Dobrze. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Nie wiedziałem, że wbijemy taki level, szczerze mówiąc. Nie wiedziałem. Mamy jeszcze prawie 5 godzin do końca. Mamy 106 level. Jest to top 2 level ex aequo na serwerze w tym momencie. Razem tutaj z Jackiem solo. No odpierdoliło mi, nie? Lekutko. Ale spoko.
u pupilki,